Cześć! Święta za pasem. Chyba nikt sobie nie wyobraża, żebyśmy nie mieli przystrojonego drzewka na święta. Dzisiaj spróbuję Wam odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy wybrać choinkę naturalną, taka jak rośnie za mną, czy może sztuczną, która posłuży nam wiele lat. Tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zacznę od tego, że część drzewek na święta pochodzi właśnie z takich młodników. W tych młodnikach prowadzi się cięcia pielęgnacyjne, tak by pozostałe drzewka, które tutaj będą się rozwijały, kiedyś stworzyły piękny, dojrzały drzewostan. Na plantację choinek wykorzystujemy również takie miejsca jak tutaj. Stoję w tej chwili pod linią wysokiego napięcia. Normalnie tutaj nie może rosnąć las, w związku z tym takie miejsca wykorzystuje się właśnie do sadzenia choinek. I dzięki temu przez okres, kiedy te choinki będą mogły rosnąć, będą produkowały nam tlen. A co nam daje choinka sztuczna? Przede wszystkim płacimy jeden raz. Choinka jest nieco droższa od takiego drzewka naturalnego, natomiast pozostaje nam na parę lat. No i właśnie, jest bardziej gęsta, jest bardziej regularna, no ale jeżeli ją chcemy już wyrzucić, wtedy zaczynają się pewne problemy. Choinka jest zrobiona z takich surowców jak ropa, jak gaz. W związku z tym jej proces rozkładu trwa 300 lat i więcej. Jeżeli zdecydujecie się na naturalne drzewko jako choinka, musicie zdecydować, co to będzie za gatunek. Z reguły wybieramy między sosną, świerkiem i jodłą. Najchętniej wybieranym drzewkiem jest świerk. Pokrój ma typowej choinki, bardzo ładnie pachnie, natomiast bardzo szybko gubi igły. Jodła. Pokrój choinka nie pachnie w ogóle lasem, no ale plusem jodły jest to, że bardzo długo zachowuje igły, nawet do 2 miesięcy. No i na koniec pozostaje sosna, która jest najmniej chętnie wybieranym drzewkiem jako choinka. Długo zachowuje igły, pachnie żywicą, no ale pokrój i długość igieł, gęstość już nie jest taka jak w przypadku jodły i świerka. W związku z tym nie ma takiego jednego drzewka, które by do końca pasowało i które moglibyśmy śmiało wybrać i każdy byłby zadowolony. Tak więc nie lada wybór, zdecyduj, które drzewko wybrać, które będzie pasowało doskonale do Twojego pokoju na święta. Jeśli chcielibyście cieszyć się swoim drzewkiem dłużej, kupcie je parę dni wcześniej, wstawcie je do pomieszczenia takiego przejściowego, tak by drzewko mogło się aklimatyzować. Dzięki temu znacznie później drzewko będzie gubić igły, a Wy będziecie się w domu mogli cieszyć swoim drzewkiem i świętować z piękną choinką.